Hej, tak tu ciemno. Powiedzmy. Pewnie widzicie po tytule, co będziemy dzisiaj robić. Więc 1 kwietnia w Polsce swoją premierę miała Monster High nowe. Ogólnie już było dostępne w każdym smyku. Dzień wcześniej już były dostępne na stronie smyka, ale nie wszystkie lalki. Aktualnie, kiedy nagrywam tego vloga, ten filmik, dostępne są wszystkie lalki. Ogólnie sama strona smyka przez chwilę padła po dodaniu lalek Monster High. Po prostu serwery albo nie wytrzymały, albo mieli jakiś błąd. Nie wiem czego to jest kwestia, ale padła. I śmieszne jest to, że po to zaraz po dodaniu Monster High. To już w ogóle mega dziwnie wygląda. Tak naprawdę od Pewnego czasu nie byłem w swoim smyku w moim mieście, bo zbytnio nie miałem powodu. Dużo ludzi wstawia zdjęcia ze swoich smyków, jak wyglądają ich witryny, jak wyglądają lalki, jakie są. I szczerze nie wiem, jak to wygląda w moim smyku i dlatego dzisiaj chcę tam pojechać i zobaczyć, jakie lalki tam są i czy mają witrynę. Ponieważ witryna wygląda ładnie i chciałbym mieć taką witrynę u siebie. Co prawda nie mam miejsca na to, ale chcę. Ja się właśnie ubiorę, mam na sobie bluzę. E, ubiorę się dalej. I będziemy powoli jechać do smyka. I zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie panie ze smyka nie zbiją za nagrywanie. W sumie one mnie chyba znają, bo ja tam często wchodzę, patrzę i wychodzę. I tylko po to. Dziennie 5 razy potrafię tak zrobić. Anyway. Uwielbiam się i teraz wracam. Przy okazji pokażę Wam tak z grubsza jak wygląda moja kolekcja. Tu mamy G3, za nimi mamy G2, mam parę alek z G2 oraz mamy tutaj dwie lalki z G1 w pudełkach. Tu mamy półkę tylko na G1 i za nimi też są inne lalki. Ta półka jest po prostu tak mała. Ten w ogóle regał jest bardzo wąski i nie mieszczą się mi wszystkie lalki tutaj. Niedawno też te lalki układałem inaczej i przy układaniu pasutka do pękła, Była na dwa razy i Pękła znowu. Szczerze nie podoba mi się, jak to wygląda. Nienawidzę tego ułożenia. Muszę to kiedyś zmienić. Muszę kupić nowy regał. Tutaj mamy lalki z The Frankie Voltaigious, Cupid i Frankie Cygdeszek. Tutaj mamy Syf, którego jeszcze ją wygarnałem. Jakby potrzebuje bardzo dużo uwagi i chęci, żeby to zrobić. I przy okazji zacząłem zbierać Franko Popy. I to jest mój pierwszy Funko Pop. Nie wiem, czemu jest koło Brac, ale. Tak, po prostu jest. Pod G3 i pod G2 mamy lalki Shadow High i Brazilas. Tutaj już w ogóle dzieje się co chce. Mamy w High Barbie i księżniczki Disneya. A na samym dole to już w ogóle i Mora. Tak faktem lalek nie kupię, ponieważ wszystkie lalki podstawowe mam tych Pierwszych. To jest tu mamy lagunę, która wciąż czeka na umycie, kiedy się umyje. To tak naprawdę, lalką, którą do tej pory umyłem, była Franki. im boję się dotykać, bo wiem, że ma włosy z poli. Może być to dość ciężkie. Drakolora jest dość świeżą lalką. Z jej otwierania nagrałem shorta, także zapraszam. Ale tak naprawdę, lalką, która potrzebuje najwięcej pracy i najbardziej potrzebuje mycia, jest właśnie laguna. przez jej. Dziwne włosy. Jej włosy są zrobione z saranu, czyli to jest bardzo dobry materiał, ale saran, który jest zakręcony, jest dziwny. Pokażę Wam. No, nie powiecie mi, że to nie wygląda, jakby to jakiś szczury przeżar i wypluł Jakby to jest przyjemne do tyku i jest mięciutkie, ale, no, wygląda źle. Nie ma wystawy. Dobra, uh, to jedziemy? Excuse me. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No way. No powiedzmy, Franki. Um, Okej. Okay. Ma dziwne oko jedno. Mamy Claudine. Wydaje mi się, że to jest inny wariant Claudine z inną koszulką. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy serię ze szafoczkami. Mamy lagunę. Um, jest nic ciężko. Mamy też Cleo. I to w sumie tyle. Nie ma zbyt wielu lalek u mnie. To jest przykro. Tak to wygląda okej okay, więc jestem w domu i nie wiem czy to wszystko dobrze się nagrało ale u mnie w mieście nie było witryny z Monster High Nie wiem, czy po prostu te sklepy dopiero będą, będą te witryny robiły Czy może po prostu mieli do wyboru, co mogą zrobić, a co nie Bo tak czasem jest w sklepach, że można wybrać, z czego może być witryna w danym sklepie Czasami Ale u mnie tego nie było Ale wiem, że przynajmniej były lalki Co prawda, tylko Franki i Claudine I Claudia Franka miała dziwne oko Nie wiem czemu, ale okej okay. No i lalki z serii z szafaczkami Troszkę mi przykro, że nie było lalki. Ale cóż. Ale sobie mam paczkę do otworzenia. Nie jest to paczka dla. W sensie jest na moje imię i nazwisko, ale jest to lalka dla mojej krzyśniaczki. Także otworzę ją. Ta linia LEG jest dość ciekawa, ponieważ normalnie te lalki są bobasami, a ostatnio zrobili ich duże wersje, duże, takie bardziej dojrzalsze, gdzie mają włosy, są dość podobne do Alek Rainbow High. I szczerze myślę, czy nie kupić sobie jednej, nawet tylko do recenzji później ją odsprzedać, bo wygląda no to ciekawie w sumie. są to Cray Babies BFF. Normalnie Cray Babies było czymś takim, teraz jeszcze czymś takim. Um... Ok, więc moja książka sobie wybrała Stelle. Nie wiem, przez jaką firmę jest to produkowane, szczerze powiedziawszy. EMC Toys. Te lalki są z tego pudełka. Ta lalka jest prześliczna z takimi włosami. Ładna jest jeszcze talalka i w miarę talalka. To mi się w ogóle nie podoba. Wygląda jak Dresiara z rogiem norożca. Dziwna w ogóle jest. Pudełko daje mi mega vibe dla Lego OMG, bo wiecie, można to obracać. Wiem, że ktoś lalki tak miały. Można to obracać. Wydaje to dziwny dźwięk przy okazji Zobaczymy czy się jej spodoba Czy powiedziała, że je chce Także powinno się jej podobać Jeśli już ją otworzy To zobaczę czy będę mógł zrobić jakieś zdjęcie tej lalce I napiszcie czy chcecie takie coś zobaczyć U mnie na kanale Czy coś Napiszcie mi czy u was w mieście jest witryna z Monster High Napiszcie mi też jakie lalki macie w swoim sklepie Tak Więc to było tyle Dziękuję za obejrzenie Widzimy się wkrótce Cześć razie Pa pa